Cześć, jestem Karolina. Jesteśmy w pięknym parku Skaryszewskim, ale ja zabiorę Was dzisiaj w inne, ale równie niezwykłe miejsca. To, co na pierwszy rzut oka chciałoby się ukryć, na Kamionku zyskuje miano fascynujących miejsc, ukazujących inne oblicze miasta. Pierwszym punktem na trasie naszego spaceru jest mural na ulicy Bliskiej 23, przedstawiający ptaka i węża. Przemysłowy charakter dzielnicy zmienia się wraz z rosnącą liczbą atrakcji kulturalnych, pracowni kreatywnych oraz modnych restauracji. Jednym ze sztandarowych przykładów jest Soho przy ulicy Mińskiej. A jak będziesz w Soho, pamiętaj, żeby zajrzeć do Muzeum Neonów. Pamiętajcie, żeby zobaczyć też kamienicę Leona Doleja z 1899 roku na ulicy Chodakowskiej. Jesteśmy na terenie byłego Instytutu Weterynarii SGGW. Teraz powstaje tu nowoczesna sala koncertowa dla Symfonia Varsovia. A jak Wam się podoba ta kamienica? A teraz zajrzyjmy na jedno z podwórek przy ulicy Grochowskiej. Ostatni punkt naszego spaceru to tereny dawnej fabryki Perun. Kiedyś produkowano tu urządzenia spawalnicze. Postindustrialne zabudowania znajdujące się na Kamionku intrygują i zachwycają jednocześnie klimatem dawnej Warszawy. Co krok spotykamy ślady kreatywności warszawskich artystów pozostawione na fasadach fabryk i dawnych zakładów. Zapraszam na Kamionek. Jest tu jeszcze wiele miejsc do odkrycia.